pokoju myślę, że starczy. Woda częściowo wyparowała, więc wyłączę i nie odkrywa mi teraz, jak to już do rana ostygnie. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film oto z tego miejsca. Więc drodzy Państwo, jest poniedziałek, 5 września 2022, a jak było od początku dzisiejszej imprezy, czyli z samego rana, zobaczcie to sami. Więc zapraszam na najnowszy film, a więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc pierwszy amurek siedzi i jest w pytkę, więc go wypuszczamy. Mamy pierwszego jesiotra małego, ale czekamy na te większe metrówki albo karpie. Jest i drugi amurek, cieszy, oby więcej i większych. No ale zimno jest, ale rybki jakoś współpracują i jest w pytkę. Mamy pięknego amurka, już trochę większe wchodzą i jest w pytkę. Jest pierwszy karpik, przed tymi dwa spadły, ale w końcu jest pierwszy pełnouski. Pójdź po kogoś dorosłego byku. Baja. Mamy takiego brudaska pełnouskiego. Więc szybko wypuszczam, bo na drugiej mam rybę. Baja.
mamy pięknego Pinokio. Nic dodać, nic ująć. Piękny Pinokio. Więc zwracamy mu wolność. Nieduży, ale cieszy. Paja. Drugi koi i drugi taki karpik. Baja. I jest druga metrówka na 10-letnie kulasy, które dzisiaj są łowne. Stare, ale jare. Okej, zwracamy mu wolność. Druga metrówka. Mamy kolejnego miłośnika starych kulek, więc go wypuszczamy. Nie męczymy już ryby. Taki paluszek, no ale skusił się na starocie. Nie wiem, jak on to zmieścił w buzi 18 kulkę. I mamy albinosa. Brudasek, miłośnik starych kulek proteinowych. Baja. Małe dzisiaj te karpie biorą. No ale
łowimy to, co jest. I stary kulas daje radę na dzisiejsze ryby. Czwarty. Zobaczcie, z tym, że kulka musi długo poleżeć w dipie albo w wodzie, tak aby zmiękła, wtedy są lepsze brania. No ale czwarty amur na starą kulkę, ananas, 10-letnią kulkę. Więc wypuszczamy rybę. Ładny, ładny jest. Baja. Miłośnik kulek starych, proteinowych. Kolejny miłośnik kulek pełnołuski. Okej. Kolejny karp. Kolejny miłośnik kulek. Mamy 15. Więc nie na macie już, dlatego że już matę suszę i bezpośrednio zdjęcie z podbieraka i 15 sztuka zaliczona. Więc drodzy Państwo, została mi jeszcze godzinka wędkowania i pomału będę zbierał się, jechał na Kielce. Leciało tak, pokazałem na filmie, większość dużych ryb. Wszystkie amury, jeden duży jesiot, większość karpi na stare kulki 10-letnie. Ananas już tych kulasów nie można kupić, bo firma nie produkuje już ich. No i takie 10-letnie kulki dawały największe ryby z dnia dzisiejszego. Resztę leszczy, tam jeden duży jesiotr na żółte ringersy. No i tak to mniej więcej wygląda. Czyli większość ryb z starymi przynętami, które są nadal po 10 latach łowne. Tylko trzeba było je zwiększyć, dłużej w wodzie przytrzymać lub w dipie, żeby trochę zmiękły, a na jedną kulkę rybki wchodziły, rybka za rybką. Dwa razy miałem dublet, niestety pierwszy razem nie wiedziałem, którą wyciągnąć, jedna spadła, druga spadła, drugi raz znów dublet był,
i tylko jedna ryba spadła, drugiego karpia wyciągnąłem na kulkę Tandem Bites Ananas 18. No i oprócz tego jeszcze kilka ryb spadło, sporo spadło mi ryb, bo nerwowo za szybko chciałem ściągnąć, już mnie denerwowało, przeważnie te mniejsze karpie tak mocno ciągną, że ani w tą, ani w tą, więc z większymi nie było problemu. No i tak to mniej więcej wyglądało, więc drodzy Państwo, jeszcze niecałą godzinkę i zobaczymy co i jak. Jest jesiot nieduży. Myślałem, że karpik, a tu nieduży jesiotr. Kolejny jesiotr. Nie, nie, zwijam się już. Jadę na Kielce. A więc, drodzy Państwo, czas zakończyć tą dzisiejszą imprezę. Brało to, co pokazałem na filmie, czyli 15 karpi, 4 czy 5 amury, 2 jesiotry metrowe, kilka małych, których nie nagrywałem. Jednego chyba tam nagrałem, kilka leszczy, parę płotek, no i większość brała na wędkę z sygnalizatorem brań. Tam była kulka Ananas 18 10-letnia Tandem Bites, nieprodukujące już ananas, bardzo łowna, i do tej pory widzieliście, że łowna, największe ryby praktycznie oprócz jednego jesiotra, który był na Ringersa złowiony. I tak to leciało, pakuje się pomału, jadę na Kielce. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Jedziemy na Kielce. Cześć.